Przejdziemy sobie dzisiaj Forzaton razem. W tym tygodniu mamy dużo do zrobienia, także co? Nie ma co gadać, zaczynamy! Siemaneczko, jestem Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Forzaton przed nami całe do zrobienia. Zrobimy sobie skarb, zrobimy sobie wyzwania. Zdobędziemy obydwa samochody, które w tym tygodniu, mówmy się, nie są zbyt ciekawe. Natomiast rozpoczęliśmy całkowicie nową serię, w której do zdobycia jest Ferrari SF90 i Ferrari 599 GTO, które chyba nie jest aż takim ciekawym samochodem. Mogłoby się wydawać. Natomiast możemy sobie tym razem, chyba pierwszy raz w Forza Horizon 5, możemy sobie podejrzeć, co będzie w następnej serii. I tutaj mamy 911 GT3 z 2021 roku, czyli ubiegłoroczny samochód, jeden z nowszych w Forza Horizon 5, miło widzieć, a także chyba najnowszy model RS4 Avant z 2018 roku. Moim zdaniem fantastyczne auto. Z takich nowszych Audi ostatnio mieliśmy Audi TT RS chyba, bodajże, no nie, z 2018 roku. Forzaton Shop mamy do kupienia też właściwie nic nadzwyczajnego. Zawsze warto sobie kupić nowy klakson i nowy ubiór, bo tego to się losuje gdzieś tam w spinach. Akurat tutaj jest emotka i klakson do zdobycia. Jak macie dużą ilość punktów, to można jeszcze sobie odebrać Will Spina i Super Will Spina, jeśli chcecie. No to co, zaczynamy sobie od lekkich rzeczy. Musimy sobie kupić Golfa z 83 roku, wyjechać nim na ulicę, będziemy musieli wygrać wyścig Street Race tym samochodem, będziemy musieli zdobyć 5 gwiazdek w Speed Zones i będziemy musieli zdobyć Ultimate Skill Chain. Także bierzmy się do roboty. W momencie, gdy tylko wyjedziecie sobie tym samochodem na mapę, już macie pierwszą część zadania wykonaną. Potem przechodzimy do wyścigów. Włączcie sobie najlepiej filtr wyścigów ulicznych. Pyk, czy wyścigów nocnych. Ja Wam polecam przejechać sobie ten wyścig. Ruta Norte Pro. Stunigowałem Wam już Volkswagena Golfa, tak żebyście sami nie musieli tego robić, także wszystko macie przygotowane. Ale dla osób, które cenią sobie klasyczne samochody, zostawiłem tutaj napęd na przód i zostawiłem standardowy silnik, ale mimo wszystko samochód powinien być dobry do wyścigu, zwłaszcza tego, gdzie nie ma tutaj jakoś bardzo dużo zakrętów. Pamiętajcie tylko, że tu jest przód napęd, więc przy pokonaniu zakrętów trzeba trochę tego gazu odjąć, żeby samochód dobrze zakręt wziął, bo samochody z napędem na przód są podsterowne, czyli lubią wypadać z zakrętu. Pamiętajcie też, że możecie sobie ukończyć ten wyścig na dowolnym poziomie trudności, możecie sobie ustawić nawet najprostszy, jaki chcecie, a i tak wam się zadanie zaliczy. Kolejnym naszym zadaniem z Golfem będzie uzyskać 5 gwiazdek w strefach prędkości, nie radarach, tak jak macie tutaj radar. Radar jest takim kółeczkiem oznaczony, tylko musicie ogarnąć sobie strefę. Strefa ma taki znaczek jak znak stopu, kojarzycie? I musicie ogarnąć sobie 5 gwiazdek, czyli na przykład teraz zdobędę sobie 3, a później 2. Zdaje się chyba, że też można przejechać tę samą strefę kilka razy. Wystarczy 2 razy na 3 gwiazdki przejechać, albo raz na 3 gwiazdki, drugi raz na 2. Jeśli wzięliście mój tuning tego Golfa, to pamiętajcie, że mam tutaj założone opony szosowe, więc Wam też polecam z moim tuningiem robić sobie te wszystkie rzeczy na szosie. Czy na przykład ta strefa, myślę, że będzie całkiem w porządku. Jest tutaj zaledwie kilka zakrętów i pokonać jest je bardzo łatwo, jak widzicie. I chyba mamy już 3 gwiazdki. Zobaczmy, czy nam się zaliczyło. Zaliczyło nam się i teraz mamy do zdobycia Ultimate Skill Chain. I do tego, żeby Wam się to szybko zaliczyło, wejdźcie sobie w biegłość samochodu i tutaj sobie możecie odblokować wszystkie rzeczy do zdobywania tej biegłości. Żeby to zaliczyć ekstremalnie szybko, to wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba pojechać trochę na przełaj offroadem, od czasu do czasu zarzucić hamulcem ręcznym samochód, podskakiwać i musicie też sobie dużo rzeczy rozwalać. Nie, widzicie, że tutaj co chwilę mam coś. Ultimate Wreckage już miałem.
I zdobyło mi się, już mi się pojawił komunikat, że mi się to wyzwanie zaliczyło. No i tyle. Golfa mamy zaliczonego. Pomijamy sobie na chwilę Horizon Daily Challenges i idziemy sobie do grubej sprawy, czyli najtrudniejszego wyzwania z całego tego Forzatonu. Musimy wygrać triala. Trial jest najwyżej punktowany, bo za to dostajemy aż 10 punktów. I do zrobienia triala będziemy potrzebowali kategorii ciężarówki, czyli wchodzimy sobie w ciężarówki i mamy tutaj do wyboru akurat dwie. No i ważne jest to, żeby samochód był w klasie A. Ja wam oczywiście już przygotowuję tuning i będzie to tuning na Mercedesa, tego takiego z tym wielkim spoilerem. Samochód jest tak stuningowany, żeby miał świetny start, także widzicie, że tutaj na samym początku doganiam wszystkich przeciwników. Pamiętajcie tylko o tym, żeby pomagać swoim sojusznikom, czyli tym niebieskim, i blokować tych czerwonych, bo no nie wszyscy w waszym teamie będą jeździć dobrze, także możecie użyć tej mojej starej taktyki, aby wyprzedzić wszystkich i blokować tych czerwonych, w sensie boty. One wtedy będą zwalniać do jakiejś tam prędkości i inni z twojej drużyny będą mogli ich łatwo wyprzedzić, co jest bardzo ważne. Tutaj dogania mnie gracz, no i już przejmujemy kontrolę nad tym wyścigiem, zdaje się. Samochód, który wam przygotowałem, jest bardzo łatwy w prowadzeniu, bardzo przyczepny, super ma trakcję i naprawdę myślę, że będzie wam szło świetnie na tym wyścigu. Tutaj akurat mamy szosowy, także nie macie się czym przejmować. Zobaczcie, jak ładnie robi zakręt. No i pięknie. Bardzo ładnie sobie radzi ta ciężarówka, zwłaszcza na starcie. Mieliście na spokojnie wszystkich tutaj powyprzedzać. Start jest naprawdę niezły. I oczywiście blokujemy tych czerwonych, jak najwięcej się da. Wiadomo, żeby nasza drużyna mogła wszystkich ładnie powyprzedzać, chociaż akurat w tym wyścigu myślę, że to nie jest zbyt dobre, dlatego że jak tych przeciwników bardzo dużo się namnoży z tyłu, to ciężko jest ich wyminąć. Ale przepuszczajcie zawsze tych niebieskich waszych żołnierzy z waszego klanu, z waszego teamu naprzód, naprawdę wam się to opłaci, tak? Tych czerwonych spychajcie i zobaczcie, właściwie już w tym momencie, jak utrzymamy się na tych pozycjach, to wygraną mamy w kieszeni. Także zawsze starajcie, co ten zrobił, zawsze starajcie sobie pomagać, nie pchajcie się do przodu. Ja wiem, że wygrać i być tym pierwszym graczem jest fajnie, ale jednak, o kurde, ten się w ogóle wypalił. Nie wierzcie u nim, uwaga, do tych wyścigów. Mimo że tam można go lepiej trochę stuningować, że będzie miał więcej mocy, to ten Mercedes w 100% wystarczy, zresztą zobaczcie. I teraz właściwie zostały nam już same przyjemności, później przejdziemy sobie oczywiście jeszcze do skarbu. Same przyjemności, bo jest to wszystko zrobić przeważnie bardzo łatwo. Tutaj musimy wziąć jakikolwiek ulubiony samochód do tych mistrzostw, które składają się z jednego wyścigu. Jest to wyścig stworzony przez jakiegoś gracza. No i możemy sobie tutaj wybrać, musimy sobie tutaj wybrać właściwie jakiegoś pick-upa. Ważne, żeby ten pick-up był oczywiście w klasie B. Ja nawet tutaj nie będę stosował jakiegoś specjalnego tuningu, bo tutaj to nie jest istotne. Byleby samochód jechał do przodu i będzie dobrze. No kurde, mamy skok przez most, proszę bardzo. Jazda przez wodę, także lepiej nie tuningujcie swojego samochodu w taki sposób, aby był niski, bo dużo tu jazdy przez wodę jest i raczej będzie trzeba samochód dać jak najwyżej, żeby przez tą wodę jak najszybciej jechał. A mój ledwo mieszczący się w kadrze Velociraptor radzi sobie z tą trasą bardzo dobrze. Bez problemu udaje mi się być na pierwszej pozycji, bo to gdzieś tam z tyłu zostały. Także nie musicie mieć tutaj jakiegoś specjalnego samochodu, weźcie po prostu to, co wam się podoba. Jazda. O, powiem wam, że wyścig legendarnie nudny, jak się ma wolny samochód, dlatego wrzucę wam tutaj power builda. Bierzcie sobie tunik na tego Forda Bronco, bo jak będziecie jakiś słaby samochód, to spędzicie na tym wyścigu kupę czasu, a tutaj trzeba mieć dobrą furę, żeby po prostu się nie zanudzić na śmierć. Wyścig jest dosyć długi. Bierzcie sobie tunik na tego Forda Bronco, 730 koni mechanicznych, lecicie. Następny do wykonania jest skok w BMW M3 z 8 roku. Mamy skoczyć 185 metrów i łapcie sobie tuning, który myślę, że bez problemu zrobicie ten skok. Samochód jest odpowiednio stuningowany, ma napęd na 4 koła, odpowiednie zawieszenie. Myślę, że na spokojnie pyk. I proszę bardzo. I moi drodzy, bardzo prosta sprawa. Macie tutaj radar, musicie wziąć Subaru.
jakiekolwiek Subaru, byleby było w klasie B. Chodźcie sobie tutaj na asfalt. Przygotowałem dla was Subaru BRZ z 13 roku. Weźcie gnoja, załadujcie sobie tuning, który dla was przygotowałem. Jedźcie sobie asfaltem i trafcie po prostu w radar. Właściwie macie pozamiatane. Zobaczcie, z palcem w tyłku. Pyk, zrobione. 200 km na godzinę. Tam mieliśmy chyba 194 km na godzinę osiągnąć. Do następnego wyzwania będziemy potrzebowali samochód z klasy Drift Cars. Tutaj musicie sobie nacisnąć, jak jesteście w, na przykład w moich samochodach, w swoim garażu, w wyborze samochodu, kliknijcie sobie Y na padzie i macie filtry i teraz przejdźcie sobie, no i tutaj macie właściwie wszystkie kategorie, które powinny was interesować. One niestety nie są alfabetycznie, nie wiem dlaczego, ale Drift Cars są gdzieś tam przy dole zaraz. Wybieracie sobie to, no i macie wszystkie samochody drift, które są z tej klasy. Właściwie każdy z tych wariatów będzie dobry do driftowania na padzie, ale weźcie sobie coś koniecznie z klasy S1. Podejrzewam, że nie musicie nawet specjalnie tego samochodu tuningować, bo one są tak przesadzone, że szok. Ale za drugim razem już elegancko. No, powiem wam, że ten samochód akurat niezbyt dobrze sobie poradził. Myślę, że można by było wziąć jakiś może mocniejszy, może trochę szybszy. Się mulił trochę na tej czwórce. I właściwie na tym etapie mamy już do odebrania Ferrari 250 GT. I teraz macie do przejechania 3 mistrzostwa. Aby wam to ułatwić, przygotowałem dla was tym razem aż 3 tuningi. I tak, tutaj macie do... musicie mieć klasę S1, obojętnie jaki samochód. Przygotowałem dla was Moslera, tuning Moslera. Bardzo fajny samochód, myślę, że z łatwością zrobicie te mistrzostwa tym samochodem. Przygotowałem dla was Forda Focusa w klasie A na przyczepność bardziej. Świetny do tych wyścigów, na pewno sobie poradzicie bez problemu. No i przygotowałem dla was Volkswagena Golfa MK2 w klasie B, ale zrobiony jest totalnie na pałę. Także ma standardowe opony, trochę będzie się ślizgał, zwłaszcza na pierwszym wyścigu jest trochę deszczowo, także uważajcie na zakrętach, ale na prostej będzie nie do rozwalenia. A teraz przechodzimy do czegoś, co chyba jest najciekawsze. Musimy wziąć prawdopodobnie Firebirda i nabić 5 gwiazdek na skokach. Jeszcze tego nie robiłem, ale chyba wiem, o co tutaj chodzi. I furę już mamy gotową, tuning, kod tuningu macie na ekranie. Zaliczyłem! Chodzi o tą skocznię w tym miejscu. Trzeba tutaj skoczyć dwa razy i zdobyć... Musicie po prostu zdobyć tutaj 5 gwiazdek. I to jest ta hopka w tym miejscu. Wcześniej skoczyłem sobie tutaj z wulkanu, ale to nie jest to. Teraz nam się to odblokowało ładnie. Zobaczcie, teraz powinniśmy mieć na mapie już naszą skrzynię. Albo i nie. O, dobra, pojawiła się. Zresztą pojawiła się chyba w tym samym miejscu, co ostatnio. Ja wam nie pokażę dokładnej lokalizacji tej skrzyni, to oczywiście musicie sobie odkryć sami. Następnym naszym zadaniem jest zrobić zdjęcie, obojętnie jakiego samochodu, to może być wasz ulubiony, cokolwiek. Wiecie gdzie? Musicie sobie podjechać tutaj, tu jest taki jakby, jak się nazywa ta czapeczka studencka. Tutaj jest to ta czapeczka studencka, tu sobie w tym miejscu musicie się tepnąć, pojawić, dojechać i sobie robicie foto na tle tych tutaj dekoracji. Pyk, obojętnie jaki samochód, musi być to jakieś perfekcyjne, ładne foto i pyk. Na sam koniec musimy osiągnąć 100 mil na godzinę, czyli 161 km na godzinę przez 10 sekund. Musimy taką prędkość utrzymywać. Ja myślę, że to się po prostu samo nam nabije, jak będziemy mieli jakieś wyścigi w klasie S1 albo w S2. I musimy to robić w trybie online, czyli chodzi o wyścigi w Horizon Open. I na przykład klikniemy sobie tutaj Open Racing, wbijemy do jakiegoś wyścigu i gitara, nie? Mamy załatwione. Wystarczy, że przez 10 sekund utrzymamy taką prędkość powyżej 161 km na godzinę i to samo nam się nabije. Także to jest bardzo proste. No i na sam koniec mamy do zrobienia Playa Azul Circuit w nowym Ferrari. I pamiętajcie, że żeby to zaliczyć, musicie przejechać jedno czyste okrążenie. To znaczy nie możecie się z niczym zderzyć. Ten samochód bardzo fajnie się prowadzi, także nie powinniście mieć z tym
większego problemu. Przejedźcie sobie jeden czysty wyścig i będziecie mieli to zaliczone. I moi drodzy, tak wygląda playlista festiwalowa. Tam jeszcze są jakieś takie drobniejsze... O, już nie zaliczę. Tam jeszcze są jakieś takie drobniejsze wyzwania, które możecie sobie zrobić, ale niektóre z nich robią nam się podczas grania i chyba z nimi już sobie poradzicie raczej na pewno. Te najtrudniejsze rzeczy sobie zrobiliśmy razem. Przygotowałem dla was niektóre tuningi. Możecie sobie oczywiście korzystać ze swoich. Pamiętajcie, że te tuningi samochodów najwyżej oceniane, tam jak sobie wybieracie innych graczy, one nie zawsze są fajne. Czasami są robione na pałę, ale po prostu jakoś się tam przyjęły. Dużo graczy je pobierało, no i okazuje się, że one gdzieś tam są u góry tej listy, ale to nie znaczy, że one są dobre. One czasami są nawet i kiepskie. Czasami fabryczne samochody są szybsze niż te tam tuningi porobione, mimo że mają tam po 1000 koni mechanicznych. Także polecam wam korzystać z moich tuningów albo po prostu z jakichś swoich lub innych osób sprawdzonych. Natomiast te takie wyszukiwarce na samym początku nie zawsze są dobre. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że skorzystaliście, że ułatwiłem wam... No i znowu nie zrobiłem czystego krążenia. Mam nadzieję, że ułatwiłem wam życie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.